Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdyż nadszedł ten czas odcinka. Oh my god, 19 maja ostatni raz grałem. Trochę minęło, nie powiem. Znów wznawiajmy zatem. Niech ja sobie przypomnę. Cześć, skarbie. Ojoj. Jak się domyślam, mamy wjechać na górę. Tak się zmieniało bronie, tak. Grzybek, coś takiego. No niestety. Tak jak było widać, pokazałem. Dawno nie grałem. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie najgorzej. Widmo. Zaraz. Widzisz mnie? Gdzie jesteś? Co z moim statkiem? Dostaniesz go, spokojnie. Musisz tylko pokonać jeszcze jedno zagrożenie. Kompleks odnowy. Jeśli zajmiesz tych żołnierzy, zhakuję sterowiec Nefariusa i nadam wiadomość, której to miasto nigdy nie zapomni. Zhakuję. Tak, tak. Wszystko jest łatwe. Właśnie tu mamy, tak. O kurko, nie, dobra, bo się przestraszyłem, że tędy będę biegł, a ja tędy biegłem. Tutaj ta śrubka nam została, tutaj mamy, jak to się nazywało? Rarytarium. Mamy tutaj dotrzeć, tu jest pani, co sprzedaje. Czyli zasadniczo na tej mapie, z tego co widzę, tą śrubkę jeszcze musimy podnieść. Rarytarium jest opcjonalne, ale na pewno warto będzie rozbudowywanie broni. Mam nadzieję, że ja nie muszę, znaczy nie muszę, że jak ja tu wejdę, to nie będę dostawał jakichś obrażeń dziwnych. Czy dziwnych obrażeń. Dobra, poniszczmy trochę. No dobry początek, trzeba się rozgrzać. Dzień dobry. Śrubki nie były takie fajne. Nigdy. Czy on mnie zaatakuje, ten pośrodku? Realizować wizję naszego imperatora. Obywatele Nefarius City. Ojoj. Ma koleś. Prawda jest taka, że musimy pogadać. Aha, dobra. Ruch oporu, stale rosnąca grupa obywateli. Ej. Którzy mają dość twej diabelskiej dyktatury. Aha, tak się przenosimy, dobra. A czemu ja nie mogę cię, koleżanko, stąd koleżanko, rozwalić? Siemanko, słucham. Do zobaczenia. Jeszcze jeden? Dobra, do zobaczenia. O kurde. Tak, tak. Co to kurde? Ja pierdziu. Czemu ich tyle jest? Śrubeczki, dobra. Nowe śrubeczki, wszystkie tutaj. Nie. Ej. Może byś tak trafił, kolego. Dobra. Ej, dwa lasery? Dobra, trzeba odbiec nas z góry upatrzone pozycje. Czy ja mogę cię jakoś tam trafić? Aj! To jednak ten obrażenia zadaje. No normalnie dziwne. Dziwne, dziwne. Kurde, myślałem, że one mnie atakują. Idę pozbieram trochę towaru. Ej, odwalcie się ode mnie, kurde. Koledzy.
Dobra, proszę cię kochać. Już, kolega, też. No, łapartia przeciwniku, proszę państwa. Prawda. Te mnie tak nie wkurzają jak ten. Serio? Normalnie. Nie ma to jak. A od razu w wir walki się dostać. Człowiek na sobie interfejsu nie przypomniał. Gdzie ma tą szczelbę? To jest ta szczelba przecież. Do zobaczenia. Ale was tu jest. Wypadł mi stąd. Do zobaczenia. Więcej was matka nie miała? Serio? Ja pierdziu. Dobra, a te granaty mam czy nie mam? Halo. Dobra. Kurde, no. Dajcie trochę ten, odpocząć. A przynajmniej rozgrzewę będę miał. A dzień dobry. Dobra. Może tutaj się telepniemy po coś? Zawsze coś. Po coś zawsze coś, nie? Rymy? Będzie śpiewał? W końcu. To teraz do wieży Nefariusa. Aha. Panie widmo. Wow. Gdzie się nauczyłeś? Wow. I po statku. Trafiłem w czułą strunę. No dobra, to trzymaj. To usterka. Pomoże ci dotrzeć prywatną kapsułą Imperatora do wieży. Konsola dostępu jest w wielkim pomniku Nefariusa, pośrodku miasta. Podłącz ją, a ona zajmie się resztą. Co chcesz zrobić? Rozerwać ten zgniły świat od środka, na tycie kawałeczki. Aha. Bądź silny, bracie! Co mu się dało złapać? Jak miałbym się stąd dostać na targ? Aha, w sumie, no tak, logiczne. Pewnie dał się złapać i ten... I zaatakuje środka. Dobra, chciałbym pozbierać trochę tutaj... jakichś itemków może? Widmo myślał, że ta korba pomoże mi wrócić na targ? Pomoże ci, pomoże. A ja idę pozbieram śrubeczki. Chyba, że wszystko pozbierałem. Chociaż to chyba na środku nie byłem. Panie barman. Dobra, to tak, to tak. Ile śrubek, panie. Przepraszam, przepraszam. Ej, do tej babki chyba się nie idzie. Czyli. Tutaj nic nie widzę ciekawego. Tyle szczelania było. Rozumiem, że trzeba będzie tą korbkę tutaj przetegować i będzie gites. To kręć Adam, chyba że muszę polecieć. Ja no chyba nie muszę. Zobaczmy. A, taki zjazd będzie, okej. Okay. Też jestem zaskoczony normalnie. Dobra, i lecim z koksem. Ale dotrzeć do posągu, użyć usterki, zdobyć statek i znaleźć klanka na Sargasso. Trzymaj się, kolego. Jeszcze tylko odrobinę cierpliwości. Aha. Ciekawe, czy tutaj się nie zaskakiwało. Nie, no nie mogłem zaskoczyć raczej.
to idziemy. Rarytarium powinienem dać radę podnieść. Trzeba zobaczyć, co z tą śrubką. Gdzie te rarytarium? To było na samym początku, pamiętam. Z tą podłogą. Jak się telepnę w powietrzu, to... O, proszę bardzo. To się respi, wszystko fajnie. Dobra, lecimy. Czyli tak, tutaj trzeba się wybić. Okej. Czy jak to mówią, powrót z nową umiejętnością rozwiązał problem wejścia. Aha, muszę uważać, bo to ten... zdrowie mi zabiera. Dobra. I teraz jeszcze ta śrubka i będę szczęśliwa. Gdzie ta śrubka? Śrubka, śrubka. Śrubka, śrubeczka. Tutaj ta śrubeczka. Gdzie jest ten posąg? Posąg to wiesz. Mnie bardziej interesuje. Śrubeczka. Panie. Kolego. Jak się dostać do śrubeczki? Dzięki naszym umiejętnościom, chyba że śrubeczka będzie dostępna dopiero jak jeszcze coś zdobędę nowego. Taka mała zachęta, żeby wracać. A ja tu nie byłem? A tu byłem, panie. To nie mam pojęcia, jak tam wejść. Powiem szczerze. Trzeba by się po tych dachach odbijać jakoś? Ajajaj. Gdzie ta śrubka? Tak wygląda jakby... O, nie mów mi, że powinienem po tej rurze zeskoczyć. Halo. Da się po tej rurze w drugą stronę wjechać? Czy tak nie bardzo? Tak? A ty coś sprzedajesz? Ja to na razie chcę zobaczyć, czy można po tej rurze wjechać z powrotem? W jedną stronę ruch. No nie mów mi tylko, gro, że muszę śmigać tam z powrotem, żeby zeskoczyć na dół. To będzie śmieszne. Dobra. To śrubką zajmę się w terminie późniejszym, ale tak wygląda, że zjeżdżając powinienem się odbić i tam skoczyć. No, jedyne logiczne wyjście. Tu było jak? Tak. Jakoś tak. Dobra. To musi być konsola dostępu. A tu mamy bossa, no bo jak żeby inaczej. Tak, tak. A ty tu przepraszam niby skąd? Życzę ci tego, co najlepsze. Ja też ci życzę tego, co najlepsze. Aha. O kurde. Panie boss. Ej, czemu mnie wciągnął gdzieś? O kurka wodna. Cieszę się, że udało ci się przetrwać podróż. Teraz... Aha. Czas na wiązkę energii. Zakładam, że... Jak on strzela tym laserem, to warto w niego też walić. Chyba, że się mylę. Kurde, zapominam podskakiwać. Ha, ha, ha. Tak, tak. O kurwa. Weź koleś, mnie nie denerwuj. Chodź się walno. Znowu. Idziemy tak skakać między światami, to... O kurde. Tak, wiem. Wszyscy chcą mnie tu zabić.
Już? Możemy go zabić? Tak nie bardzo. Ahaha. Już? No dobra. Mogę w końcu podłączyć usterkę do tej konsoli. Rarytarium. Nie był taki najtrudniejszy. Aż. Dobra, pozbierajmy parę rzeczy. Śrubki, śrubeczki. Właśnie. Co my tu możemy? Pancerz. Serio? Coś dostałem nowego? Nie mam pojęcia, jak to się zbiera, ale... Nie wiem. Przedmioty do zebrania. Skórka dla klucza? Serio? Można skórki te zmieniać? Zastępowanie śrubek. Aha, można monetami, takim tem. Dobra, ja chciałem level złapać, panie. Czy złapałem level? Czy ja nie złapałem levelu? Poziom drugi tak prawie się naładował. Nie mam pojęcia. Gadżety. Jak zwykle, nie wiem. Ale chyba... A to może od tej babki? Mogę tylko się rozwijać. Najciekawsze, że jak się tu chyba weszło, to już nie można wrócić. Dobra, idę. Będzie mnie tu poganiał. Konsola dostępu. A, hej! Usterka, jak sądzę. Jestem Ratchet. Przepraszam za to całe zamieszanie. Nie wszystko idzie zgodnie z planem i... Właściwie... Chyba tylko ty jesteś w stanie mi pomóc. Dzięki. Ustareczka. Wydaje się miły. Pewnie po prostu usunąć kilka plików. To powinno wystarczyć. Nie sądziłem, że to będzie jakaś minigierka. Czy ja coś tu muszę ten? Dziabać? Usterkę może się poruszać po ścianach i sufitach. Fajnie. Na pewno nie ucierpi to moja ta znajomość teren. Nie, jak to powiedzieć? Kurde. No zagubię się, no. Wolę, jak jest wszystko w jednym poziomie. A nie raz do góry nogami, raz odwrotnie. R2 elektromioty. W sensie, co to? Ale spoko, strzela się. Aha, tu nie ma mapy. Ja stąd przyszedłem, rozumiem. Co, będą jakieś tam potworki? No bo jakże inaczej. Ja dokładnie mam to samo. Oj. Ja mam do tego strzelać, czy nie? Jak ja mam strzelić do tego? To gniazdo wirusa wysysa energię komputera. I chwila zaczyna ustępować. Jest lepiej. Dobrze. To teraz spróbuję usunąć resztę. Ale ty gadasz normalnie? Idziemy usuwać resztę. Ha! Co to za kapsuła? Stworzył ją wirus? Nie. Iść kapsułę, aby zbierać zdrowie. Dobra. Mam nadzieję, że to nie przypadek! Kurde, ten... spusty ostrzelania stawiają opór. Fajne... doświadczenie, ale ja to wyłączyłem u Ratcheta na przykład. To czemu mam tutaj włączone?
tak mi się nie uśmiecha ten, żeby opór mi spusty stawiały. Znaczy to jest fajne na krótszą metę, ale jakby do miał się strzelać za często, to będzie lipa. Dobra, chłopaki idą. Ej. Dobra, wbijamy na chatę. Dobra. I test. Jeszcze jeden wirus, tak? To wal, Stefan. Udało się! Rety, naprawdę! Wow! Wow! Wygląda na to, że komputer znów działa. Ratchet, statek gwiezdny już wkrótce będzie twój. Skąd ona wiedziała, że my po statek idziemy? Udało ci się! Witaj ponownie, wasza najwspanialsza wspaniałość. To ja. Najwspanialsza wspaniałość. Ale to jak widać nie koniec. Co, kolega mnie przyluka teraz? Pułapki! Roboty majowe! Działa do planetarnej destrukcji! I system monitoringu obejmujący całe miasto! Gdyby tylko ten przeklęty wymiaromat wciąż działał! Klank! O nie, znowu walka będzie. Dobra, uciekaj, uciekaj. O, może teraz będzie ten, jakieś latanie statkiem i strzelanie. Może być ciekawie. Panie Clank, Ratchet w sensie. Panie i władco, podaj hasło. Podaj hasło. Po co mi hasło? Jestem imperatorem, a może was wszystkich zlikwiduję? Zerwać tego lumbaksa! Dobre, dobre. Fajna gierka, kurna. I lecimy gdzieś. Gdzieś. Sargasso, posterunek L51. Po czemu my tu przylecieliśmy? Więc panie Ratchet. Wymiaromat został skradziony przez Aha. doktora Nefariusa, który sprowadził cię właśnie tutaj? To ta Lasia. Teraz z kolei musisz znaleźć przyjaciela, który też dziwnym trawem jest lombaksem, żeby ocalić świat. I wrócić do domu. Chyba naprawdę masz mnie za idiotkę. Wiesz, jestem pewna, że ten cały doktor istnieje. Ale w tym maczał palce imperator. Pomocy! Imperator. Atakują! Ktoś? Mord? Co jest grane? Atakują. Trzymaj się! Uważaj! A niby co robię? Dobra. Czyli mamy co? Zmianę klimatu? Na jakąś dżunglę. Okej. Okay. Ona oczywiście będzie miała inne zdolności. Mojej kryjówki, ale najpierw muszę pomóc przyjaciołom w fabryce żelatonium. Żelatonium. Zobaczmy jaka mapa. A no, kurde. Duża, nieduża. Pytanie tylko. Tu może coś rozwalić? Aha. Czyli z tego jakby są śrubki? Bo tak nie kumam. Ta. Czyli to jest odpowiednik, rozumiem, skrzynek. Ciekawe, od kogo tutaj będzie się kupowało ten rozwijanie zdolności. Jaką ty masz broń? To zasadniczo ona dokładnie ma to samo, co ten, co Ratchet. Okej. Okay. Już się bałem, że
na dwie postacie ten levelową. Znaczy przynajmniej bronię, nie? O, gdy Raritarium. Ej, a to mnie atakuje? Czy nie? Nie, chyba, dobra. O coś trafić nie mogę. Tu mamy przeciwnika właściwego. Awans. Ej. Gdzie Raritarium? Halo. No to może tak ogólnie wybuchła przy poziomie i Raritarium się zniszczyło. W sumie to chyba wolę szczerbę. Tak myślę. O, ale skrzynki też są. Okej. Czyli jednak to je zmyło. Czy coś mnie to atakuje? A ten coś. Kaszelek ma jakiś. Czy mapa już coś pokazuje ciekawego? Nie. Okej, tam mamy. A! No, no dokładnie te same umiejętności ma co. Ratchet. Okej, tu nic nie widzę. O kurde. Co wy mnie tu atakujecie, chłopaki? Tak znienacka, zasadniczo. O nie, śrubki zostały. Śrubki, śrubeczki. Mam nadzieję, że tu nie trzeba przeskakiwać, tylko tutaj. Oby. Oby. Kolega coś robi ciekawego? Nie. Przy kryjówce grasuje troponoga. Dawno nie zapuszczałam się aż tu. Na drodze do fabryki żelatonium jest sporo kwasu moczarowego. Tym żukom najwyraźniej nie przeszkadza kwasowa woda w bagnach. Tak, to chyżuki. Można je ujeździć. Trzeba się tylko trochę zbliżyć. Ujeździć? Słyszałem chyba tą z ruchu oporu. Ta jest tutaj. Ratchet, słyszysz mnie? Ojej, mój komunikator chyba się zepsuł. No jasne. Mortowie są Ratchet. Ona zna Ratcheta. Muszę się siema. Przedostać. Tego nie było ostatnio na moim koncie. Zraszać roślinogenny. Do naszego wspólnego znajomego w Nefarious City. Okej. I co to daje? Aha, zamienia tego w roślinę? Serio? Takie cudo. Dobra. Bo ja wiem. Potrzebujesz niezawodnej wiązki? Zderzacz Negatronów? Według legend istnieje broń o tak wielkiej sile rażenia, że jedna wiązka, jedno wciśnięcie przycisku jest w stanie zdziesiątkować wrogów. Co to? Zderzacz Negatronów! Fajne, ale się długo ładuje. Dobra. Ile mamy kasę? Zasadniczo na wszystko mnie stać z tego co widzę. A ulepszanie też wymaga śrubek? Czy tylko... Zaraz, czego my używamy? Kończono. Czyli żeby się rozwijać trzeba używać. No, proste. Co my tu mamy ciekawego? To mogę kupić, czy... Kurde. Większa maksymalność amunicji. Serie strzałów są celniejsze. Do tego... Mam dostęp, czy nie? Czy ja mogę w ogóle coś kupić? Nie kupuj tego drugi raz. Aha. A, bo ja ogólnie... Zaraz. Ej, pomroczność jasną. Generalnie
nic mi nie poświetla, więc tego nie kupię z jakiegoś powodu. Widzę, że masz dostępne opcje, a do tego rarytanium. Aha. Czyli to mogę wybrać? Czy to mogę wybrać? Nic nie mogę wybrać. A, kurde. Dobra, już widzę. Jak kliknąłem, to już widzę. Czyli tak. Weźmy może... Wróć po ulepszenia, kiedy podniesiesz poziom tej broni. Aha. Ale nie, no mogę to kupić. Większa ilość amunicji znajdowana jest w skrzyniach. Pociski są dalej. Większy obszar działania. Okej. Okay. I będzie, że pociski lecą dalej. Ile tego rarytarium? Aha, czyli jeden używa jeden, dobra. Obszar działania. Jak będzie tak, to muszę coś spełnić, żeby roztegować się. Czyli tu mamy wszystko wykupione naokoło. Czyli to mogę tylko kupić w trybie tego serii show. Dobra. Tak dla równowagi, żeby coś było. Tej broni, żeby zyskać okay. Dostęp do ulepszeń. Tu mamy maksymalną. O, te grzybki się przydają. A brakuje mi potem amunicji. To weźmy jeszcze zasięg. Lecą z dużo większą prędkością. Nie. Weźmy zasięg, dobra. Można by kupić tak czy siak. Rykoszet. Mam 9000, dobra, kupuj wszystko. Gwarantuję, że ten zderzacz odmieni twoje życie. Witam ponownie. A jak się bronię wybierało? Aha, dobra. Czyli tak. Chciałbym wrócić do starych tych. Tego nie chcę, to jest to. Egzekutor. To jest moja szczelba? Dobra. Czyli tak. Tu przyszliśmy. Tego roztegujmy. Serio? Myślałem, że to ten shotgun jest. Dobra. Szczelba jest trochę ładnie strzela. W sumie, czy to są wymagane pociski do nich? Ale towary są. Czy one mnie atakują? Ale śrubki są wesołe, że tak powiem. Śrubki są wesołe. Wesoło się je zbiera. To miałem na myśli. Kurde, maszyny normalnie jak te w awatarze. Koledzy uciekają, ale ja nie wiem, czy mam was w tym momencie łapać. Łapać. Dobra, czyli tak, to mamy tą lasię. Tu bym chciał zobaczyć. Czemu mam teren nieodkryty? A, stąd przyszedłem, ona tu była. Tu coś jest ciekawego? A, proszę. Rarytarium. Mamy tam pójść. Dobra. Możemy tędy. Zobaczmy od góry, jak to wygląda. Łoby. No i? Kurde, ciężko mnie trafić. Albo są odporne. Znaczy wytrzymałe, co ja gadam.
Znowu wypad, panowie. Ja się tutaj dupką pokręcę, Całkiem sprawnie się ich pozbyłaś. Tak? Dziękuję. Rozumiem, że tego będę mógł ujeżdżać. Tak czuję. A my mamy tu iść. Aha, tamtego schwytam w takim wypadku. Dobra. Nie wiem, czy ja jestem taki ułomny, czy one tak by mi uciekły i tak. Myślałem, że jakiś teleport na nim jest. W sumie, jakby tak po jego grzebie się tam na przykład dostać. Nie, tam nic nie ma niby. Dobra. Aj, dobra. Dokąd idzie ten krzyżuk? Zdaje się, że w tej jaskini jest jakaś międzywymiarowa anomalia. Naturalnie. I wpytę towaru. Zobaczmy, tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Międzywymiarowa anomalia. Soreczki. I ostatni chyżuk wbiega w szczelinę, czy coś. Te. Ostatni? Serio? Dobra, Mondralo. Co to za miejsce? To... Kieszeń wymiarowa? Może jest to efekt zniszczenia wymiaromatu. Jak ty to wszystko wymyślasz? Mhm. Aha, mapa niedostępna, bo dlaczego? Czy to mnie zaatakuje? Czy nie? Ej, to Maynard, asystobot Mortów! Pewnie jakoś przelazł przez szczelinę. Zobacz, chyżuk. O, widzę chyżuka, no i co? Nie chowaj się! Chcę uderzyć w gniazdo. No cześć! Okej, czy już tylko będę mógł dosiąść? W sensie ujeżdżać? Dobra, zobaczmy, jak to działa. Aha, mogę tak kierować? Okej, fajne, podoba mi się. Aha. Jademe. To tylko, że on cały czas musi jechać. Tam widzę coś z ratchetem związane. Kurde, no ciągle zapominam, że tu nie ma mapy. Domyślam się, że tam trzeba iść, gdzie ratcheta, bo widać pewnie jakaś część jego zbroi będzie, ale... Lubię sobie pozwiedzać na początek. Szybkie podróże. Skrzyneczki to śrubki. Śrubki to update'y, broni, znaczy ulepszenia. Czego chcieć więcej? Ty jakoś skaczesz? Nie. Dobra, tu widzę jeszcze skrzyneczki. Okej. To chyba finał mocy. Chciałbym tutaj wjechać jakoś. A, tu są skrzynki jeszcze. Aj. I tu są, kurde człowieku. Zastanawiam się, czy jak gdzieś dojadę, to... To on na mnie poczeka. Okej. No i... Strażnik Galaktyki i hełm. To chyba dobrze. A kolega na mnie nie poczekał? A, to jest gniazdo, dobra. Kumam. Czyli tak to działa.
tu wysiadamy. Okej. Okay. Easy. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy się z jakimś bossem klepać, no. Wysiadając tego cudownego zwierzaka. To wygląda na zadymę. Kurde, czemu mapy nie ma? Ja chcę mapę. O, znowu można na niego wsiąść tutaj. Na razie idę z buta, zobaczę. Ale trzeba pewnie będzie dosiąść, bo będzie jakiś cudowny skok trzeba będzie zrobić. Coś tak czuję. Jakbyśmy jechali na tym cudaku, to byśmy tu pewnie wyskoczyli. Ale w sumie sam mogę. Też mi tam. Okej. Co tu jeszcze na nas czeka ciekawego? Może tylko i wyłącznie czeka to, że nie przelecę bez tego robaka chyba tędy. Dobra. Tylko ciekawe, czy on tam doleci. Zaraz się przekonamy. Kopsaj towar. Dobra. Leć, mała, leć. Tylko to nie potrafi skakać. Zatrzymaj R1, żeby przy... A. Dobra, dobra. A dobra. O, już są gniazda. Fajnie. No wyjebista gierka, podoba mi się. Podążaj za botem mortów. Dobra, jak ta mapa? Nic nie pominąłem, mam nadzieję, że nie. Dobra, pograjmy jeszcze 15 minut. I kończymy, ale gierka no, naprawdę fajna. I o to mnie nie zaatakuje? Mam jakieś takie wrażenie, że on się obudzi. Nie będzie mi miło z tego... Aha. Brawo. Brawo ja. Tak, bo... Przecież... Nie mogę mieć chwili spokoju. Aha, czyli ma tam słaby punkt na głowie. Albo mi się coś widzi. Co tam, kolego? Pojesz. W sumie. Kurde, kolego. Poszedł mi stąd. Będzie mi tu kamieniami rzucał. To pan grzybek chyba najlepszy jest. Pod tym kątem. A, tylko trzeba jeszcze go mieć. Fajnie. Ej, koleś. Roluj. Ej, gdzie idziesz? Nie jest taki jakiś trudny. Aj, jeszcze sztuki rarytarium dostałem. Dzięki temu, o, widzę, że tam mamy... Aha. Rarytarium. A tu mamy wejście, dobra. I tak zapamiętaj, że mamy rarytarium. A tu mamy rozpindol. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tam nic nie ma. Tu mamy skrzynki. To chyba można zestrzelić, mam nadzieję. Nie?
Tak? Też nie? Jakie mam to ten... wytygować, halo? Nie da się? Ty, no weź. Nawet tak nie mów. To co ja mam zrobić? Klapsa dać? Ona musiałaby po ścianach chodzić. Na mapie mi to zaznaczyło, Dobra. Chyba, że... to trzeba tą broń jakąś użyć. No. Nie. A ta druga roślinna. Wciśnie się do połowy łuk. Co to daje? Myślałem, że to jakiś może pomoc mi zbuduje. Serio? To kładkę potrafi zbudować. Ja myślałem, że to się ten... walczy jakoś. Czy do walki służy, w sensie. Czy ja tam bym się dostał? Oczywiście tysiące rzeczy. Teraz wsiądę na kolegę. Chociaż może już wsiądę. I się cofnę. To rarytarium. Aj, bo znając siebie zapomnę o nim. A tutaj jest na krawędzi. Aha. Gdybyśmy mogli oddalić się od tego kwasu. Dawaj, Maynard! Znajdźmy mortów! Czyli zasadniczo, teoretycznie... gra nie pozwala nam... Ostrożniej! Miałeś mnie nie pouczać! ...się oddalać, widzę. Ciekawe, czy pozwoli mi tu wjechać. Ej! Wypadł mi stąd, panowie i panie. Dobra, nie tu, kolego. Chcę tu zobaczyć. Da się wjechać. No i git. I o to mi chodziło. Misją, ale zwiedzanie też trzeba obskoczyć, nie? A zaznaczyło mi te rarytarium tam? Pewnie, na pewno zapamiętam, że to jest rarytarium. Do którego nie mogę wrócić. O, szufla jakaś? Nie. Yeah. Myślałem, że to jakiś ukryty przekaz, że chodź tutaj. Mamy znajdźkę. Czyli tu jeszcze wejdę, dobrze. Tam wygląda, jakby się dało skoczyć na to. Tak, wiem, no gro. Daj podwiedzać człowiekowi. Strasznie jakby gra podchodzi, że ja nie wiem, co mam zrobić. I co to? A po cholerę mi taki skrót. Ale okej, spróbujmy. Serio? On się zrespił? Bez sensu moim zdaniem. A ja wrócić nie mogę. No dobra. Że jakoś się uda go ominąć. Nie chcę się po raz kolejny walczyć. Kurde no. Chciałem te rarytarium zdobyć.
Wal się, kolo. Czyli tak, tu mamy już blokadę postawioną. Serio, kurde, wyjdź se, koleś, ode mnie. Człowiek nie chciał z tobą walczyć, a... No to po raz drugi z nim walczył, człowiek. Wypadł mi koleś. O, awans. A ten grzybek jest dobry w sumie. Dobra, dajmy. To nawet fajna broń jest. I już nie jesteś taki straszny, co? Koleś? Jak tam, kolego? Co za każdym razem będę dostawał 3 sztuki rarytarium, czy po prostu przez to, że zginąłem, no, to mi go wskrzesiło. Dobra, czyli gra chce, żebyśmy tutaj lecieli. Pozbierajmy, co możemy. Jedyna słuszna droga. Dobra. Leć, Stefan. Lecimy, lecimy. Przepięknie. Na co? Dobra, jakaś ostatnia walka i się żegnamy. Chyba, że nie będzie walki, tylko sobie pozwiedzam. Słyszę coś. A to chłopaki są. No dobra, a jakby może tej super broni? No, na razie ma taki słaby timing. Muszę ją porozwijać trochę. Jak to na mapie wygląda? Czy coś będziemy z tym bydlakiem robić kiedyś? Nie ma, to chciałem uderzyć. Kolego. Śniegowy. Koleżanko w sumie. O, tu jest przejście jakieś. Przejście, skrzyneczki, to co lubię. Jakieś takie dziwne dźwięki tu są. Rarytarium. Rarytarium było ze mną od lat. A to co, skrót mamy jakiś? Tak, ale to jest to pole siłowe, które mi ogranicza. Lipa, panie. Takie duże światy miały być, a ten... Nie mogę sobie pozwiedzać. To za hałas. Okej, tu raczej nic nie ma. Tu mamy moje ulubione skrzyneczki. O, mogę tu iść? Jak mogę, to pójdę. Aha, to on taki odgłosy wydaje. Czyli za moją dupcią coś tu jest? Czym nie wiem? Nie wiem, ale strasznie satysfakcjonujące jest to zbieranie śrubek. Ciekawe, czy dałoby się po nim wejść jakoś. Ach,
kiedyś. A, czyli tak, tutaj. Nie przechodziłem tędy. Myślałem, że będzie chciał mnie zdeptać. O, proszę bardzo. Rarytarium. O, jest skrzyneczki. Fajnie. Nie mógłbym usiąść czegoś takiego. Okej. Okay. Czyli w teorii byłem w Szajmundzie. W tej okolicy przynajmniej. Jebudu. Tam się da wejść? Coś tam jest? Muszę zajrzeć. Aha, tam mam w ogóle iść. To na pewno coś jest. Rarytarium nie ma. Dobra. Wsiadajmy zatem. Gdzie on jest? A, tu jest. Do następnego punktu kontrolnego i... Serio? Dobra, to chyba był punkt kontrolny, więc prawie godzinny odcinek. Jak zwykle przymarudziłem troszeczkę, ale cóż, no taki już jestem. Tam jakiś kolega, pewnie będziemy się z nim klepać, ale też w następnym odcinku. Zatem do zobaczenia. Do usłyszenia. Zapraszam. Hej.